En gré du bâtiment, on va échouer notre compagne, on va avoir une expression sur deux bâtiments, et c'est le Parlement par un caoutage, et puis il faut que des choses soient fortes, qui répondent à la nature politique, qui vont dans la sentence d'origine, et est pas une compromise. La fête de justice, c'est le club parlementaire, nous avons un peu de valeur, et absolument c'est une compromise. Et bien, pour les gens qui nous ont entendu, Czwarty dzień miesiąca kwietnia, wtorek, 11 minut po godzinie 13. Przy mikrofonie witam się z Państwem, ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów, metropolia w województwie śląskim powinna powstać 1 lub 5 roku, a zacząć działać od 1 stycznia 2018 roku. Środki dla metropolii są określone w ustawie 5% udziałem w podatku PIT, czyli na poziomie 286 milionów złotych. W czasie trwającego właśnie posiedzenia rządu ministrowie otrzymają rok realizacji programu Rodzina 500+. Program Rodzina 500+, trzymali się rok, wsparciem objęto 3 800 000 dzieci. A rządzie polskich rodzin zapiło prawie 21 miliardów złotych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, postanowiąc na ostatnim kongresie rodzin oraz działania programu, mówiła, że rodzina jest priorytetem polityki rządu, a wprowadzony program Rodzina 500+. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja pragnę przywitać bardzo serdecznie pana ministra Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Panie ministrze, dzisiaj ten dzień, który państwo zapowiadaliście przez wiele miesięcy, mianowicie dzisiaj rząd ma dookreślić szczegóły gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Dzisiaj wiemy, rozpoczęło się o godzinie 13 posiedzenie rządu, które ma dotyczyć również i tego tematu w tym wymiarze sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa po likwidacji resortu Ministerstwa Skarbu Państwa. Tak, to są nowe okoliczności, jakich prowadziliśmy zapowiadaną w kampanii wyborczej reformy zarządzania majątkiem państwowym. Dzisiaj trwają cały czas prace nad doprecyzowaniem tego i uregulowaniem, jak najlepiej zarządzać majątkiem państwowym tak, żeby nasz majątek narodowy służył wszystkim Polakom. To jest jakby ta fundamentalna zmiana w podejściu do majątku narodowego prezentowana przez rząd tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość wobec tego podejścia, które mieliśmy w poprzednich latach. Ja w dwóch zdaniach porównam rzecz oczywistą dla słuchaczy Radia Maryja, ale to musi wybrzmieć. Otóż w poprzednich latach zamiast zarządzania majątkiem narodowym mieliśmy do czynienia z szaloną wyprzedażą majątku narodowego. Patrząc na efekty, na spółki, które były zbywane i okoliczności, w jakich trwały tak zwane negocjacje, można powiedzieć, że aby majątek narodowy służył Polakom, żeby spółki Skarbu Państwa
były członkami rozwoju gospodarczego, żeby były promotorami nowych technologii i miejscami, z których wychodzą kolejne impulsy do rozwoju gospodarczego, także do rozwoju technologicznego. Między innymi mówiliśmy na sobotniej konferencji w Toruniu na temat firm rodzinnych. Jedna liczba, którą powtarzam, tylko w jednym 2010 roku koalicja Platformy i PSL-u wyprzedała majątek narodowy za kwotę 23 miliardy złotych. Dlatego tak podkreślam tę kwotę 23 miliardy. Otóż 23 miliardy to jest pełnoroczny koszt funkcjonowania programu Rodzina 500+. Czyli w tych dniach, które wstąpiły w pierwszym roku, panie ministrze, proponowałbym dziś przesunąć się troszeczkę, bo jakość naszego połączenia się pogorszyła. Czy teraz słyszymy się dobrze? Spróbujemy z panem ministrem połączyć się już dosłownie za chwilę. Przypuszczalnie nasz zasięg komórkowy został zerwany. Przesłuchiwanie na cmentarzu Grudniowskim do 28 kwietnia. Sąd okręgowy skazał Bartosza M. na 7 lat więzienia. Był on oskarżony o zabójstwo dziennikarza Zmiła Wójta w Tomaszowca w 2015 roku. Prokuratura domagała się dla Bartosza M. 25 lat więzienia. Natomiast obrońca mężczyzny wnosi o zmianę kwalifikacji czynienia w powodowaniu konstytucji i czerwca na zdrowiu, który spowodował śmierć dziennikarza. Wtedy Bartoszowi M. groziło, że on wróci do 12 lat więzienia. Obrońca i czynienie to jest za odpowiednia kara. Wtedy wyrok wskazujący i jedno umożliwienie. Zapadł do czterech przed sądem okręgowym w Trójkącie. W procesie 5 mężczyzn oskarżonych o 5 zł pobudek rasowych powinien trafić 2 i 9. No my ponownie połączyliśmy się z panem ministrem Maciejem Małeckim. Panie ministrze, nasze połączenie zostało przerwane, więc możemy kontynuować naszą rozmowę. Bardzo proszę. Jak widać, zasięg internetowy, zasięg telefoniczny może zginąć nawet kartą Warszawy, ale już wracamy do rozmowy. Mówiłem o tym, podkreślałem kwotę wyprzedaży majątku narodowego tylko w jednym roku, 2010, 23 miliardy złotych. A na tą kwotę zwracam uwagę właśnie dlatego, że to jest pełnoroczny koszt funkcjonowania programu Rodzina 500+. Czyli dzisiaj widzimy, że ci ludzie, którzy wieszczyli, straszyli Polaków, że nie ma w Polsce pieniędzy na program Rodzina 500+, potrafili w ciągu tylko jednego roku wyprzedać majątek narodowy za wielkość rocznego funkcjonowania do wsparcia, tak jak w tym roku, na blisko 4 milionów dzieci. I my to zmieniliśmy. My zatrzymaliśmy wyprzedaż majątku narodowego. Zmieniliśmy też standardy, jakie obowiązują menedżerów w spółkach Skarbu Państwa, bo to także jest zmiana, reforma, a w niektórych przypadkach nawet, no można powiedzieć, rewolucja w zarządzaniu mieniem państwowym. Otóż menedżerowie, którzy trafiają do spółek Skarbu Państwa, są zobowiązani do troski o polską rację stanu i są zobowiązani do jak najlepszego dbania o majątek narodowy. Efekty tego już mamy, bowiem wystarczy przytoczyć wyniki finansowe kilku kluczowych spółek Skarbu Państwa, takich jak Orlen, Lotos, które biją rekordy swoich wyników. Orlen 5,7 miliarda złotych zysku netto. Lotos powyżej 1 miliarda zysku netto, a w poprzednim roku był to wynik ujemny. Nawet takie spółki, które w roku się w ogonie miały problemy, jak Polskie Linie Lotnicze LOT, jak PKP Intercity, dzisiaj są na plusie. To jest dowód na to, że dobry gospodarz może zarządzać majątkiem narodowym. A my to podkreślamy wielokrotnie, że właśnie na to umówiliśmy się z Polakami w kampanii wyborczej i na tym ma polegać reforma zarządzania majątkiem narodowym. Z końcem marca zostało zlikwidowane Ministerstwo Skarbu Państwa, którego tabliczkę zajmował pan minister Henryk Kowalczyk na początku stycznia. Dzisiaj spółki Skarbu Państwa pracują w poszczególnych sektorach gospodarki, bo zgodnie z profilem biznesowym, z profilem działalności gospodarczej zostały przyporządkowane ministrom,
którzy odpowiadają właśnie za te obszary gospodarki. I dodam jeszcze, że na bieżąco monitorujemy funkcjonowanie tej reformy. Na bieżąco patrzymy, jak sprawdza się działalność spółek w poszczególnych sektorach, po to, żeby też na bieżąco reagować. Bardzo mocno podkreślam, że menadżerowie są zobowiązani do najwyższych standardów. Także od tego zależy także ich poziom wynagrodzenia, bo tu też była reforma. Wynagrodzenia menadżerów w spółkach Skarbu Państwa zostały ograniczone. Ale nie tylko, bowiem części składowe wynagrodzenia zostały, część premiowa tak zwana, została powiązana wprost z wynikami, jakie osiągają spółki Skarbu Państwa. Mówiąc obrazowo, skończyliśmy z sytuacją, w której spółka ponosi straty, menadżerowie nie realizują celów postawionych przed nimi, ale mimo że spółka ma straty, to kieszenie menadżerów puchną od złotych wypłat. Tego już nie ma. Z tym skończyliśmy. Chcemy godziwie wynagradzać, chcemy uczciwie płacić za dobrą pracę, ale najpierw muszą być efekty. To tak pokrótce, na tym właśnie polega reforma zarządzania. Panie ministrze, myślę, że bardzo ważna kwestia. Przez wiele lat różnego rodzaju środowiska polityczne, ekonomiczne, biznesowe Polakom wmawiały, że kapitał nie ma narodowości. W tym momencie rzeczywiście widzimy, że to jest ogromnie błędne koło i skutki tego błędnego koła spłacamy także do dzisiaj. Myślę o tym okresie tej dzikiej prywatyzacji po roku 89 w sposób szczególny także zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a zadaję to pytanie w kontekście narodowości danego kapitału w wymiarze znacznie szerszym, czyli repolonizacji tych zabiegów, które zostały także podjęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak, ojciec poruszył bardzo ważną kwestię, za to bardzo dziękuję, bowiem kapitał ma narodowość. Ktoś, kto wmawiał Polakom inaczej, po prostu bezczelnie kłamał. Kapitał ma narodowość i wiedzą o tym doskonale Niemcy, wiedzą Francuzi, wiedzą Amerykanie. Oni wspierają swoje firmy. Tymczasem Polakom wmawiano, że jedyną szansą dla polskich firm jest to, żeby po prostu je sprzedać, przekazać w obce ręce i ktoś inny musi zarządzać naszym majątkiem, bo my jako Polacy się do tego nie nadajemy. To jest nieprawda i to była wielka szkoda dla polskiej gospodarki. Ale w wielu wypadkach myślę, że mieliśmy nie tylko do czynienia z jakąś naiwnością, zaślepieniem. Tu w grę wchodziły ci nasze pieniądze, tu wchodziły miliardy złotych. I trochę kotara się odsłoniła w pewnych momentach, odsłaniając pewne kulisy prywatyzacji. 3 lata temu opinia publiczna w Polsce była szokowana ujawnionymi stenogramami z rozmów z restauracji Sowy, gdzie politycy Platformy opowiadali, jak to sprzedają giganta chemicznego Ciech w ręce rodziny Kulczyków. Tak mogło być przy innych spółkach. Gigantyczna, szokująca transakcja PKP Energetyka, gdzie rząd cały czas dokłada starań, żeby przywrócić spółkę, która jest takim sednem układu nerwowego na kolei w polskie ręce. Powtarzam jeszcze raz, że my nie będziemy tego sprzedawać. My nie prywatyzujemy, wręcz odwrotnie. Staramy się repolonizować, zaczynając od polskiego sektora bankowego. Akwizycja PKO S.A. przez PZU i przez Polski Fundusz Rozwoju. To jest nasze wzmocnienie polskiego sektora bankowego, ale również Alior Bank. Kolejne transakcje, które są na przykład na rynku energetycznym, gdzie trwają rozmowy na temat przejęcia aktywów EDF-u. Natomiast tu też potrzebna jest wielka rozwaga w tym zakresie, bowiem staram się trzeba oglądać każdą transakcję, choćby po to, żeby nie doszło do sytuacji, w której ktoś 2 razy zrobi interes życia na Polsce. No właśnie, panie ministrze, bo to często wyglądało tak, że sprzedawaliśmy, pozbywaliśmy się sreber rodowych za bezcen, a teraz odkupujemy za krocie, prawda? No właśnie przed tym chcemy się ustrzec. To jest bardzo, bardzo duże ryzyko, dlatego nie ma odkupywania na hura. To po prostu każda taka transakcja musi być poddana osobnej, indywidualnej analizie.
i musi być to wartość dodana dla polskiej gospodarki. Podkreślam, nie ma mowy o sytuacji, w której ktoś zrobił interes życia kupując za grosze od Skarbu Państwa i drugi interes życia zrobi sprzedając bardzo drogo tę samą spółkę. Ale rząd pani premier Beaty Szydło funkcjonuje dopiero niecałe półtora roku, a widać efekty tej dobrej zmiany nie tylko w przypadku fantastycznego programu Rodzina 500+, ale tak jak wspomniałem, już widać to w spółkach Skarbu Państwa, poczynając od naszego giganta Orlenu, gdzie są rekordowe zyski, po spółki, które były skazane przez naszych poprzedników na zagładę, takie jak Polskie Linie Lotnicze LOT, gdzie wreszcie po 9 latach spółka też się stawił się. Mogłem tak wymieniać szerzej. Inne wyniki, spółki energetyczne, PGNiG, gdzie mimo inwestycji, mimo realizacji też misji bezpieczeństwa państwa, spółka prowadzona pewną ręką dobrych menadżerów może być na plusie. I to jest sedno tej reformy. Także zachęcamy spółki, oczywiście biznesowo, do współpracy w ramach portfela Skarbu Państwa. Wspominałem na tej Radia Maria, że na przykład azoty, chemiczny gigant, które zużywają najwięcej w Polsce gazu ziemnego. Ten gaz zaczęły kupować w polskim PGNiG-u. Te pieniądze zostają wewnątrz państwa. Okazuje się, że spółkom zarządom rynkowo może to się opłacać w jednej i drugiej stronie. W związku z tym mam nadzieję, że jeszcze nie jeden raz będziemy mieli okazję przekazywać na antenie Radia Maria dobre wieści o dobrych wynikach polskich spółek i o dobrych efektach zarządzania majątkiem narodowym w nowej formule. I podkreślam, uznaliśmy, że likwidowaliśmy Ministerstwo Skarbu także dlatego, że nie widzieliśmy potrzeby, żeby polscy podatnicy utrzymywali zbędny dzisiaj urząd, skoro te same zadania mogą realizować inne ministerstwa, a nadzór taki premierowski, bo pani premier ma szereg zadań związanych z ustawą o zarządzaniu mieniem w nowej formule, jest realizowany przez jedynie departament w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę i na pewno będziemy powracali do naszej rozmowy, chcąc także podjąć pewnej analizie poszczególne spółki Skarbu Państwa. Dziękuję i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłaci. Dziękuję. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem ministrem Maciejem Małeckim, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Była taka wypowiedź rzecznika prasowego Białego Domu, mówiąca o tym, że Ameryka dopuszcza do Polski, że to atak będzie stał na czele rządu w tym okresie przejściowym. To jest duży sukces dla Ameryki, również militarnie, jeżeli chodzi o Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią poseł do Parlamentu Europejskiego, panią poseł Jadwigę Wiśniewską. Szczęść Boże, pani poseł, witam gorąco i pozdrawiam. Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Pani poseł, bardzo ważny temat, który został podjęty przez Parlament Europejski, to debata poświęcona problemowi handlu ludźmi. XXI wiek, a ten problem w dalszym ciągu nierozwiązany i w ostatnim czasie także obserwujemy pewne niepokojące tendencje dotyczące intensyfikacji procesu handlu ludźmi. Rzeczywiście jest to problem bardzo bolesny i dotyka on obywateli żyjących na całym świecie. I kiedy byśmy chcieli pokazać, nakreślić skalę tego problemu, to trzeba powiedzieć, że handel ludźmi dotknął ponad 5 milionów ludzi na świecie, w tym ponad 5 milionów dziewczynek. Te dane są przerażające. Zatem należałoby też postawić pytanie, czy Unia Europejska jest wolna od handlu ludźmi. Skoro Unia Europejska chce być przykładem dla reszty świata, chce wyznaczać standardy, jednak mimo takich ambicji Unia również ma bardzo poważne problemy z poszanowaniem praw człowieka. I to w Unii Europejskiej również niestety handel ludźmi kwitnie. Ja
pamiętam słowa papieża Franciszka, który mówił o handlu ludźmi w taki sposób, że tą haniebną plagą, niegodną cywilizowanego człowieka, cywilizowanego społeczeństwa musimy walczyć. I ta walka jest podejmowana, ale ona niestety ciągle nie jest skuteczna. W tej grupie 5 milionów ludzi, których dotknął ten bestialski proceder, okazuje się, że ponad 75% stanowią kobiety. Ten problem dotyka również 15% dzieci. W tej liczbie 5 milionów jest 15% dzieci. I chcę powiedzieć, że handel ludźmi jest najbardziej niestety dochodowym przestępstwem, jednym z najbardziej dochodowych przestępstw. Znajduje się na trzeciej pozycji. Pierwsze to narkotyki, druga to broń, trzeci handel ludźmi. Ofiary handlu ludźmi są bardzo często, są to osoby, które następnie są wykorzystywane seksualnie. Ofiary te również wykorzystywane są do przeszczepu narządów, do niewolniczej przymusowej pracy. I to wszystko dzieje się w XXI wieku. Ja bardzo się cieszę, że Parlament Europejski wczoraj pochylił się nad tym problemem, bo nie mówienie o problemach absolutnie problemów nie rozwiązuje w żaden sposób. Mówiliśmy o tym, że jest konieczne jest zacieśnienie współpracy wszystkich służb, aby przeciwdziałać temu procederowi. Uważamy również, że państwa członkowskie powinny karać klientów usług seksualnych, bo do tej pory jest karanie osób, które organizują ten proceder, ale nie skończymy z taką właśnie przymusową prostytucją, którą są zmuszane świadczyć właśnie ofiary handlu ludźmi. Bez karania tych, którzy z tych usług korzystają. Należy również skupić się na przeciwdziałaniu wykorzystywania dzieci. Ojcze, proszę sobie wyobrazić, że dzieci są porywane nie tylko po to, żeby je wykorzystywać seksualnie, ale również po to, żeby wykorzystywać je do żebractwa. Bardzo często następuje okaleczanie dzieci po to, żeby te dzieci mogły następnie więcej pieniędzy wyżebrać. To są tak bolesne i tak trudne sprawy, że to aż w głowie się nie mieści, że w XXI wieku świat ma problem z takimi procedurami. Ale bardzo dziękuję Radio Maria, że podejmuje ten ważny temat, bo to pokazuje, że właśnie kiedy będziemy nagłaśniać tego rodzaju sprawy, będziemy o tym mówić, będziemy również ludzi uczulać i będziemy również pokazywać, że są elementy pracy Parlamentu Europejskiego, które mają głęboki sens. Bardzo często, ojcze, również ofiary handlu ludźmi są wykorzystywane do pracy przymusowej i to uwrażliwienie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, która, tak jak podkreślam ponownie, niestety nie jest wolna od tego procederu, jest bardzo, bardzo istotny. Należy postawić pytanie, kto na tym zarabia, kto przekorzysta, a kto przymyka oczy, bo bardzo często ludzie żyjący obok też sprawiają wrażenie, że nie widzą, że w domu obok jest ktoś więziony. Musimy mieć oczy szeroko otwarte, musimy mówić bardzo głośno o seksualnym wykorzystywaniu kobiet i dziewczynek. Ja wiem, że to jest bardzo trudny temat, ale to nie oznacza, że nie mamy podejmować kroków, aby temu przeciwdziałać. Nie promujmy kultury bezradności. Musimy zapewnić, że sprawcy odpowiedzą za swoje czyny. I ta debata wczoraj właśnie temu służyła, aby ta strategia, która była nakreślona na lata 2012-2016 była teraz, nastąpił przegląd tej strategii Unii Europejskiej właśnie w kierunku zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi. I przede wszystkim musimy wiedzieć, że państwa ze sobą w tej sprawie
muszą, podkreślam, współpracować. Najważniejsze wnioski OLTE, jakie płyną z przeprowadzonej przez Eurostat analizy danych zgromadzonych przez organy ścigania państw członkowskich, to to, że handel ludźmi w Europie to przede wszystkim zjawisko wewnątrz Europy. Zaskakuje nas pewnie ta teza, szczególnie tych, którzy tego problemu nie znali. 70% zidentyfikowanych w Unii obszar podejrzanych to obywatele 8 państw członkowskich Unii Europejskiej. Bo my często o handlu ludźmi myślimy w taki oto sposób, że on odbywa się w krajach trzecich, tam poza Unią Europejską. W krajach, które mają problem z demokracją, w krajach słabo rozwiniętych. A tymczasem okazuje się, że ten handel ludzi istnieje również w Unii Europejskiej. Ofiary ojczej podejrzanych na ogół łączy narodowość, pochodzenie etniczne, a czasem również więzy rodzinne. I na to zwracamy uwagę. Mobilność i rotacja ofiar są kluczowym aspektem handlu ludźmi. Na przykład Austria jest bardzo istotnym krajem tranzytowym, szczególnie dla ofiar pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej. Włoch, Hiszpania i Wielka Brytania to z kolei najważniejsze punkty, przez które przekazywane są ofiary spoza Unii Europejskiej. I co warto podkreślić, to to, że zdecydowana większość grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi jest przygotowana do kontrolowania całości procesu, od rekrutacji tych ludzi do reinwestowania zysków czerpanych z wykorzystywania. To jest biznes, to jest proceder, który jest perfekcyjnie zaplanowany, perfekcyjnie przeprowadzany i z tego biznesu, haniebnego biznesu, czerpią ogromne środki wielkie grupy przestępcze. I dziś możemy powiedzieć, że handel ludźmi stanowi jedną z najgorszych form naruszania praw człowieka, polegającą na traktowaniu człowieka jak towaru, naruszającą godność, integralność oraz prawa ofiar, a także wywierającą wpływ na całe rodziny i społeczeństwo. Przecież jak to przeżywają rodziny osób, które zostały uprowadzone, porwane, sprzedane, wykorzystane. To jest dramat, który jest bardzo trudny do udźwignięcia przez bliskich tych ofiar. Dlatego też dobrze, że wczoraj w ramach pytań wymagających odpowiedzi ustnej ten problem w Parlamencie Europejskim został podniesiony. I koordynacja wszystkich służb Unii Europejskiej, koordynacja służb państw członkowskich powinna doprowadzić do tego, żeby zminimalizować, to jest, byłoby oczywiście, żeby zwalczyć w Unii Europejskiej ten proceder, ale na wstępie, żeby pierwszym krokiem było zminimalizowanie, a potem kolejnym zlikwidowanie tego strasznego procederu. Często widzimy w telewizji reportaże o osobach uprowadzonych, o sposobach ich więzienia, wykorzystywania. I proszę mi wierzyć, to nie jest jakaś fikcja reporterska. To jest realne życie. Niestety dotyka ten proceder również Polski, również Unii Europejskiej. Musimy zrobić wszystko, żeby go zwalczać. Pani poseł, w 2015 roku polska policja stwierdziła aż 101 takich przestępstw. Jeszcze jedna ważna sprawa, także dotycząca naszego podwórka. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, także dzięki życzliwości pani poseł w Parlamencie Europejskim, odbywają swoje praktyki. Proszę powiedzieć, jak się sprawują? Ojcze, no właśnie, kiedy słyszałam te słowa, które chciałam skorzystać z tej okazji i bardzo serdecznie podziękować za to, co Toruńska Szkoła robi dla polskiej edukacji, bo studenci, których mam przyjemność, radość i zaszczyt poznawać, goszcząc ich na stażach w moim biurze brukselskim,
to ludzie naprawdę wyjątkowi, z otwartymi głowami, którzy chcą się uczyć, którzy przyjeżdżają znakomicie przygotowani do miejsca, w którym mają odbyć staż, którzy znają języki, którzy nie wstydzą się i nie boją się stawiać pytań, kiedy czegoś nie chcą, którzy są otwarci i chłonni. Tak pracowitych studentów, tak ambitnych i kreatywnych, myślę, że inne uczelnie mogą tylko pozazdrościć. To są studenci, którzy mają w sercu i Boga, i ojczyzny. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, w ramach audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z posłem do Parlamentu Europejskiego, panią poseł Jadwigą Wiśniewską. Drodzy Państwo, Radio Maria, trwają aktualności dnia. Chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania audycji z telewizji Trwam Polski Punkt Widzenia, bardzo ważnej, dotyczącej odnawialnych źródeł energii. W dniu wczorajszym w tej audycji wzięli udział pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, pan Paweł Sałek, wiceminister środowiska oraz pan Artur Michalski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczęść Boże, Krzysztof Rosz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawach energetyki i w tym o geotermii. W studiu witam panią Lidię Kochanowicz, dyrektor finansowego w Fundacji Lux Veritatis. Szczęść Boże, witam serdecznie. Pana Pawła Sałka, wiceministra środowiska. Szczęść Boże, dobry wieczór. I pana Artura Michalskiego, zastępcę prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Państwo, cała trójka są związani z energetyką, z geotermią w różny sposób. Chciałem zacząć od takiej kwestii, bo pretekstem do naszej rozmowy jest w ogóle debata, jakoś odbyła w siedzibie funduszu na temat właśnie energetyki i na temat odnawialnych źródeł energii. Mam pytanie do pana ministra Sałka, bo ministerstwo odpowiada w tym sensie, odpowiada za rozwój odnawialnych źródeł energii, że uczestniczy w tym procesie tworzenia prawa, chociaż tu jest duża też rola Ministerstwa Energii. Panie ministrze, czy my w Polsce nauczyliśmy się już wykorzystywać odnawialne źródła energii? Czy potrafimy to robić? Sprawa jest bardzo złożona. Rzeczywiście coraz więcej odnawialnych źródeł energii przerywa, czy fotowoltaiki, czy energii wiatrowej, ale także geotermalnej zaczyna funkcjonować w Polsce. No jest to związane z tym, że jednak energia odnawialna jest energią czystą, jednocześnie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, co powoduje, że pewne przepisy legislacyjne w sposób taki wymuszający powodują, że Polska musi to dostosować. Mamy swój cel związany z realizacją celów odnawialnych źródłach energii, co powoduje, że ta energia cały czas się rozwija. Natomiast ta energia, trzeba sobie powiedzieć uczciwie, ona jednak jest droższą energią, czasami niestabilną. A i tutaj z tego powodu są także różnego rodzaju kłopoty, natomiast ucieczki od tego tematu nie ma i ten temat musi się w Polsce rozwijać i dobrze, żeby się rozwijał. Najlepszym przykładem dla funkcjonowania energetyki odnawialnej, szczególnie w układzie, można powiedzieć, tak zwanego zielonego ciepła, ciepła pozyskiwanego z OZE, jest ciepło pozyskiwane jako forma energii z pokładów geotermalnych, z pokładów geologicznych. Ten element dopiero w Polsce zaczyna funkcjonować, bo jest tylko kilka instalacji, które w tym momencie pozyskują w ten sposób energię cieplną na potrzeby miejskich sieci ciepłowniczych, ale no, mam nadzieję, że ta energetyka będzie się rozwijać, dlatego że ona z punktu widzenia środowiskowego, klimatycznego, ochrony powietrza jest najlepszą w Polsce. Oczywiście nie wszędzie będzie można ją zastosować, to trzeba wyraźnie powiedzieć, ale w tych miejscach, gdzie to będzie możliwe, gdzie będzie złoże geologiczne, jak najbardziej powinna być ta energia wykorzystywana, ponieważ ona jest bezemisyjna, jeśli chodzi o CO2, bezemisyjna, jeśli chodzi o pyły. Bardzo prosta instalacja, która może ogrzewać ogromne ilości mieszkań, czego dobrym przykładem jest i geotermia podhalańska, a także to źródło, które może funkcjonować w Toruniu. Jest
często to, co pan minister wspominał przed chwilą właśnie, że OZE często są źródła niestabilne, tutaj nawet z tego problemu nie ma, prawda? No bo woda ciepła płynie. Tak, nie ma, dlatego że tutaj mamy do czynienia ze stabilnym źródłem, który w sposób ciągły, przewidywalny pracuje. Można tym źródłem sterować. Jest kwestia tylko odbiorców i podłączenia do sieci ciepłowniczej miejskiej. W Polsce istnieje około 20 tysięcy kilometrów sieci ciepłowniczych, co pokazuje, że potencjał rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce jest bardzo duży i to musi być robione we współpracy z lokalną ciepłownią, a także w połączeniu z możliwością wydobycia tej wody, bo to można powiedzieć, że to jest cały proces górniczy. No właśnie, te technologie, one oczywiście kosztują. Panie prezesie, ma pytanie do pana prezesa Michalskiego, czy fundusz ma wystarczające środki, to może źle powiedziane, ale czy ma duże pieniądze na takie inwestycje, bo wystarczające to pewnie wielu ekspertów powiedziało, że i tak za mało, to czym dysponuje fundusz na ten cel? Chciałem powiedzieć, że Narodowy Fundusz wraca, można powiedzieć, wraca i chce finansować odnawialne źródła energii, te, które są najlepsze z punktu widzenia i ekologii, ochrony środowiska, ale i właśnie stabilności, bezpieczeństwa energetycznego. Najlepsze źródła to oczywiście źródła, które będą w wielu miejscach, nie tylko w jakimś centralnym miejscu i zasilały ogromne ilości mieszkań czy instalacji. Są elektrownie, prawda, gdzie można na setki kilometrów instalacje i przesyłać, prawda, energię. I to jest właśnie źródło, już tak jak to zostało powiedziane, najbardziej stabilne, zupełnie bezemisyjne, nie ma z tego tytułu odpadów, nie ma kontrowersji społecznych, bo nie psuje krajobrazu, nikomu nie przeszkadza. Także z punktu widzenia same zalety, jest jednak trochę dosyć drogie, ale to też spowodowane tym, że no, poprzednicy nasi trochę zaniechali ten temat i nie rozwijali tego typu źródeł, odnawialnych źródeł energii, bo wiadomo, gdy technologia się rozwija, gdy się bardziej staje ona powszechna, wówczas te technologie stają się tańsze, ponieważ jest coraz więcej coraz większy w ogóle jest potencjał ich rozwoju. Są coraz nowsze technologie i z tego tytułu należałoby właśnie rozwijać. I tu jest jak gdyby niestety zaniechanie naszych poprzedników, które należałoby naprawiać. Dlatego mówię, że Narodowy Fundusz wraca i faktycznie dysponuje dość sporymi środkami. Dobrze, chciałem również powiedzieć, że oprócz środków krajowych, które Narodowy Fundusz proponuje, bo na odwierty pierwszy badawczyk, w których jest rozpoznanie geologiczne i geotermalne również w związku z tym, bo poznanie geologiczne, badanie budowy geologicznej wnętrza Ziemi należy do państwa, strukturę Ziemi poznaje państwo. Te odwierty są finansowane w 100%, jeśli robi to samorząd, ponieważ jest to tak naprawdę poznanie tej struktury geologicznej w tym celu, żeby trafiło do państwowego zasobu archeologicznego, geologicznego i musi być finansowane przez państwo. To są przedsięwzięcia dosyć drogie. Natomiast rozwój dalszy jest również finansowany przez Narodowy Fundusz, ale muszę też powiedzieć, że również są środki europejskie na ten cel. Już pierwszy konkurs na odnawialne źródła energii w cieple został zakończony, zamknięty i w tej chwili jest ocena wniosków o dofinansowanie, które spłynęły z wielu miejsc Polski. Jest tam również kilka instalacji geotermalnych, które znajdują się na terenie naszego kraju, ale także są źródła związane z pozyskaniem ciepła z biomasy. Tutaj jest naprawdę duży potencjał i bardzo wierzymy w to, że będą kolejne inwestycje, które chcą być finansowane z tych środków. Panie doktor Kochanowicz, mogłoby wiele powiedzieć o perypetiach, jakie były z Gotorimą-Turuńską, ale to przy innej okazji. Natomiast panie doktor, w tej chwili w jakim stanie jest instalacja geotermalna w Toruniu? Technologicznie. Znaczy ja powiem, że te perypetie się nie skończyły, bo oczywiście to, co powiedzieli przedmówcy, to jest fakt, że jakby państwo idzie w tym kierunku, żeby poprawić nasze powietrze, prawda? I tutaj ta energia odnawialna jest ważna, o tym się mówi, że to jest priorytet rządu, prawda? Żeby pozyskiwać energię z odnawialnych źródeł
do Leonardingu, tutaj o Ciebie. My odkryliśmy nasze złoża i sprawdziliśmy ich zasoby w 2009 roku. W styczniu 2014 roku złożyliśmy wniosek o przyłączenie naszego źródła ciepła do systemu ciepłowniczego miasta Torunia. Żeby wykorzystywać, żeby to wykorzystać, tak. Żeśmy się dowiercili do wody i nie tak. Dzisiaj mamy kwiecień 2017 rok i oczywiście nie mamy jeszcze nawet warunków przyłączenia. Także państwo robi bardzo wiele, żeby... To jest skomplikowany proces, pani dyrektor. Proces techniczny nie jest skomplikowany, ponieważ my zapewniamy, żeby technicznie to ciepło dostarczyć do sieci ciepłowniczej. I my to jesteśmy w stanie zrobić. Mamy do określonego punktu, tak? Mamy pozwolenia budowlane, trzeba doprowadzić do określonego punktu, ale żeby doprowadzić do punktu, trzeba wiedzieć do którego. I tutaj właściciel sieci ciepłowniczej, który jednocześnie jest właścicielem konwencjonalnego źródła ciepła, nie wskazuje tego punktu, ponieważ prawo polskie nie nakazuje mu tego. Nie ma w prawie przepisów, które nakazują przyłączyć odnawialne źródło ciepła do sieci ciepłowniczej. Pani dyrektor, ale to w takim razie, czyli jest tu duża różnica między prawem energetycznym dotyczącym produkcji prądu, bo z tego, co ja przynajmniej pamiętam, to każda instalacja OZE czy jakakolwiek inna elektrownia, prawda, jeżeli zaczynała pracę, no to była siłą rzeczy przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Tak, różnica jest ogromna. Oczywiście, jeżeli chodzi o prawo energetyczne, tam jest obowiązek przyłączenia tego źródła, chodziło na przykład o wiatraki, prawda, do systemu sieci, prawda, energetycznej. Natomiast jeżeli chodzi o źródła w ciepłowni, odnawialne źródła energii z OZE, takiego obowiązku nie ma. I to jest problem. I państwo nie wiem, jakie by wydawało środki na badania, czy unijne, czy krajowe, czy na te inwestycje. To są środki zmarnowane, ponieważ ten, który inwestuje w odnawialne źródła energii, powinien mieć pewność, że jego inwestycja, tak, szybko przyniesie efekty, to znaczy będzie się mógł przyłączyć do sieci ciepłowniczej. I na przykładzie Torunia mogę powiedzieć tak, tutaj słyszę, że oczywiście koszty są wysokie, jak powiedział pan minister. Nie wiem, dlaczego koszty są wysokie, ponieważ jeżeli spojrzymy teraz, ja mówię o mieszkańcach Torunia, którzy za moment będą mieli problem, to będzie problem nie tylko mieszkańców Torunia, bo to będzie dotyczyło ich kieszeni, ale to będzie problem, myślę, który się odbije jakimś echem społecznym nie tylko w Toruniu. Bo dzisiaj w Toruniu firma EDF francuska w 2015 roku we wrześniu otrzymała zgodę zapotrzebowania ciepła w mieście, prawda? Ona tego nie wykazała, nie ujawniła i w tej chwili w czerwcu zostanie oddany nowa ciepłownia w kogeneracji z energią elektryczną na gaz. Cena 1 gigajoula na wytworzeniu, czyli nie mówimy o sieci, tylko na samym wytworzeniu, dzisiaj wynosi 71 zł. Jest to cena, która jest wyznaczona przez prezesa URE. Taka taryfa, ona tutaj się nie idzie po taryfę, nie pokazuje się swoich kosztów, tylko mówisz, masz taką elektrociepłownię, cena za 1 gigajoul jest 71 zł. To nie będę, bo 75. My mówimy, że my mamy na wytworzeniu cenę netto około 35 zł. Mamy czystą energię, czyste powietrze, bo to jest całkowicie bezemisyjne, niższa cena, prawda? A mimo wszystko nie możemy się podłączyć. Nie możemy, prawda? I dzisiaj to będzie ogromny problem, więc jeżeli się mówi, że ta energia odnawialna jest droższa w inwestycjach, no to ona to również powinna się przełożyć na cenę. Jednak ta energia, chociażby z gazu, jest o wiele droższa. O wiele droższa. Gaz jest drogi. No, gaz jest oczywiście drogi. Gaz nie jest nasz. Gaz jest, prawda, ciągnięty za wschodniej granicy. Tutaj mamy ogromne złoża energii, które będą odnawialne, które mogą służyć 30 czy 40 lat, prawda? I cena wytworzenia o wiele niższa. Więc tutaj gdzieś jest problem. Tutaj brakuje jakiejś współpracy między poszczególnymi resortami, żeby temat domknąć. Proszę panie ministrze, tutaj to chyba nie leży w gestii Ministerstwa Środowiska. Kwestie przyłączy. To już jest chyba resort energii, tak? Tak, no tutaj jest to władztwo nad tym procesem związanym z przyłączeniami, z odnawialnymi źródłami energii, także z funkcjonowaniem, dystrybucją generalnie energii cieplnej i elektrycznej. Nad tym procesem ma władztwo minister energii. My w ramach konsultacji resortowych jesteśmy
resortem współpracującym przy różnego rodzaju aktach legislacyjnych. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o rozporządzenie tak zwane przyłączeniowe, to ono no, na pewno będzie tworzone, będzie zmieniane, dlatego że i legislacja unijna idzie w kierunku takim, że cały segment związany generalnie z rynkiem energii, nawet połączeniami międzynarodowymi i rynkiem regionalnym, o którym się mówi dzisiaj bardzo głośno, to sprowadza się do tego, że te przepisy cały czas będą zmieniane. W Polsce istnieje potrzeba taka, żeby, no mówiąc żartobliwie, ja tak nazywam, żeby to zielone ciepło z odnawialnych źródeł energii mogło funkcjonować w systemach ciepłowniczych. Natomiast najlepiej by było, gdyby, niestety takiej sytuacji nie mamy w Toruniu, najlepiej by było, gdyby to zielone ciepło było we władztwie firm ciepłowniczych i tak w tym kierunku generalnie wspomaganie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska idzie. Natomiast tutaj dla tej specyficznej sytuacji toruńskiej, ja myślę, że będzie możliwość w przyszłości tego, ażeby to źródło energii geotermalnej mogło zacząć funkcjonować, dlatego że z punktu widzenia środowiskowego no to jest troszeczkę dziwna sytuacja, że nie możemy wykorzystać akurat w tym szczególnym przypadku energii, która już jest zbadana. Wiemy o tym, że te pokłady geologiczne są w stanie przekazać odpowiednią ilość energii i żeby można było tą energię bezpośrednio wykorzystać dla mieszkańców Torunia. Dlatego to jest istotne. Tym bardziej, że ta energia, tak jak mówiła pani prezes, jest zdecydowanie tańsza w porównaniu do ekonomia zmusi. Co prawda nie będziemy dotykać chyba sprawy zmian własnościowych, bo EDF sprzedaje swoje aktywa, te konwencjonalne energetyczne spółkom państwowym, ale może właśnie ekonomia spowoduje, że władze miasta będą pamiętać, które wymuszać, żeby ten, kto będzie zarządzał tą siecią, żeby wziął geotermalne ciepło, żeby te ceny spadły. No bo pani mówi, ten blok gazowy będzie droższy, jak będzie tańsza energia geotermalna, to ta średnia dla mieszkańców miasta może... To nie jest tak. Jeżeli chodzi o Toruń, oczywiście włodarze miasta nie mają nic do powiedzenia, ponieważ nie są właścicielami sieci. Nie, dlatego ja mówię o naciskach. Absolutnie nie. Natomiast tutaj jest prywatny przedsiębiorca, do tego jeszcze zagraniczny, prawda? I ja kiedyś tak myślałam, jak pan redaktor mówi, ale to nie jest tak. Dla właściciela źródła ciepła konwencjonalnego, konkretnie przykład była to firma EDF, jest to firma EDF, to jest im wyższy koszt wytworzenia, tym większy zysk, ponieważ ma procentową marżę stałą, prawda? W związku z tym wtedy jego zysk jest większy. Jeżeli on będzie miał niższy koszt, a marża stała, no to wolumen zysku dla niego mniejszy. Jemu się nie opłaca mieć niskich kosztów, prawda? Absolutnie nie. Im wyższy koszt, tym dla takiego przedsiębiorcy jest lepiej. Dlatego myślę, że tutaj... Musi być ingerencja państwa. Musi być ingerencja państwa. Dlaczego? Dlatego, że taki właściciel sieci ciepłowniczej w Polsce, on jest monopolistą. Jeżeli my mówimy, że my możemy kupić sobie od różnych dostawców prąd, bo to jest dzisiaj prawo, to tak jest, prąd, prawda? Ja mogę sobie kupić z PGE, czy tam z energii, czy skądkolwiek, wybieram tańszego dostawcę, mogę. To jeżeli chodzi o sieć ciepłowniczą, to ci, którzy z niej korzystają, są uwiązani do tej sieci. To jest monopol i nie można sobie wybrać, prawda, dostawcy ciepła z energii odnawialnej, a szkoda. Bo może gdyby był obowiązek przyłączenia i byłyby różne źródła ciepła, to mieszkaniec danego mieszkania czy danego osiedla chciałby mieć na przykład energię odnawialną. Raz, że czystą, drugi raz tańszą. A ja tylko powinnam zapłacić jako wytwórca tej energii odnawialnej za dostęp do sieci. Tak jak to się dzieje z energią elektryczną. No, tutaj niestety musi być ingerencja państwa, bo jak mówię, interesy są rozbieżne. Właściciel konwencjonalnego źródła ciepła chce maksymalizować zysk. Nie patrzy na to, że to właśnie Polak, mieszkaniec danego miasta, będzie za to płacił. To go nie interesuje, prawda? Natomiast odbiorca ciepła jest zainteresowany, żeby płacić jak najmniej. Ale znowu, no niestety przepisy nie pozwalają na to, żeby potencjał Polski w źródłach geotermalnych wykorzystać. Panie prezesie, bo tu jak słyszymy po wypowiedzi pani dyrektor i pana ministra, to czasami odnoszę wrażenie, że to nie będzie tak, że fundusz sfinansuje różne inwestycje, a one będą stałe. To, co zostało powiedziane, jest bardzo ważne. I mi się wydaje, że właśnie i najistotniejsze jest w tym to, że jednak jest ważne, kto jest właścicielem sieci ciepłowniczych, przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Dlaczego we wszystkich dużych miastach, niemal we wszystkich, no ale we wszystkich większych to dużych miastach, sieci ciepłownicze, przedsiębiorstwa ciepłownicze są sprzedane. Prawie wszystkie. Są w rękach
wielkich koncernów i to jeszcze zazwyczaj zagranicznych. I to nie chodzi o to, że tutaj chodzi, że tutaj myślimy o jakiejś dyskryminacji, czy żeby inwestor zagraniczny miał gorzej, ale pokazuje to jednak, że jeśli nie jest taka sieć płynnicza, że przedsiębiorstwo ciepłownicze, które przecież świadczy usługi dla mieszkańców. To są usługi dla mieszkańców. Jeśli nie ma tego czynnika społecznego, bo społeczeństwo by jasno powiedziało, dlaczego, co tu się dzieje w tym Toruniu na przykład, na przykładzie Torunia mówimy, tak, akurat ta sprawa została poruszona. Co tu się dzieje, skoro jest odnawialne źródło energii czyste, nie trzeba sprowadzać nośnika energii, jakim jest gaz z Rosji czy z jakichś innych miejsc. Możemy mieć tutaj zabezpieczone przynajmniej w jakiejś tam części energię z naszych pokładów krajowych przez naszego, powiedzmy tutaj, jakiegoś inwestora polskiego. Zresztą nawet obojętne jakiego, ale w tym wypadku polskiego. To dlaczego tego nie zrobić? Zwłaszcza jeszcze, jak to się okazuje, jest to źródło będzie tańsze. No w tym wypadku to jest zupełne chyba pomylenie pojęć. I tutaj naprawdę jest to ten przykład znakomicie dowodzi, że było błędem sprzedanie sieci ciepłowniczych i przedsiębiorstw ciepłowniczych. Nie wiem, no poprzednicy po prostu, czy samorządy, na przykład w Warszawie. Przedstawić w Warszawie taką sytuację, w której to właścicielem sieci ciepłowniczej jest zagraniczna firma. To nawet nie chodzi o to jaka. Ale została sprzedana sieć ciepłownicza i teraz pani prezydent ogłosiła, że będzie robić przyłączenia do sieci i płacić każdemu za przyłączenie do sieci. I nie robi tego, nie płaci za to firma ta, która na tym skorzysta, prawda? No, na tym skorzysta firma, będzie miała nowych odbiorców. Nie, że nie robi tego z tych pieniędzy, tylko robione jest to z naszych podatków, którzy mieszkańcy Warszawy. Problem ogromny, który ma prezydent Borusz. Niestety, no nasz czas dobiegł końca. Musimy się pożegnać z widzami. Tylko, żeśmy, tak powiem szczerze, no, można powiedzieć, naruszyli pewne tematy, dlatego no, już jakby Państwa zapraszam na jeden z następnych programów, żebyśmy mogli pewne szczegóły jeszcze omówić. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że gościem byli pani Lidia Kochana, przedstawiciel finansowej Fundacji Lux Veritatis. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Sobek, wiceminister środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. I pan Artur Michalski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. Z panem Bogiem. W ramach audycji Aktualności Dnia wysłuchaliśmy powtórzenia audycji Polskie Punkty Widzenia z telewizji TVN, która odbyła się w dniu wczorajszym w porach wieczornych. Minuta po godzinie 14. Państwa doma gości Radio Maryja. W najbliższy piątek Sejm zajmie się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Powodem jego złożenia przez największą partię opozycyjną był m.in. brak poparcia przez polski rząd kandydatury Donalda Tuska w wyborach na szefa Rady Europejskiej. Wniosek Platformy Obywatelskiej liczy wraz z uzasadnieniem 35 stron i opisuje zarzuty wobec większości ministrów w rządzie. Kandydatem wysuniętym przez Platformę na premiera jest szef tego ugrupowania Grzegorz Schetyna. Poseł Janusz Szewczak, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, zwraca uwagę, że zarówno we wniosku Platformy, jak i polityków tej partii nie można traktować poważnie. Nie można takich ludzi poważnie traktować. Przedstawicielom opozycji absurdalnej, totalnej się wydaje, że ich słowa mają magiczną moc, że czynią fakty. No, mogą sobie gadać do woli i widać wyraźnie, że wskaźniki gospodarcze, wszystko idzie w górę, że mamy najniższe bezrobocie od 26 lat, że deficyt sektora finansów publicznych jest na poziomie najniższym od 10 lat, że spółki na giełdzie nie tylko nie zbankrutowały, ale o 44 miliardy wzrosły wartość tych spółek, że prawie milion dzieci zostało wyrwanych z biedy dzięki programowi 500+. Więc o czym można słuchać? O wyprowadzaniu Polski z Europy. Przecież Polska była w Europie jeszcze zanim Unia Europejska powstała. Jest to już kolejny wniosek opozycji o wotum nieufności. Dotychczas podejmowali oni próby odwołania szefów resortu Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Środowiska, Edukacji Narodowej oraz Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wszystkie wnioski zostały odrzucone w głosowaniu.
organizacje rolnicze protestują przeciw propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zwiększenia kontyngentów na bezcłowy import ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej. Importowane ziarno w większości najpierw trafia do Polski. O sprawie informuje nasz dziennik. Komisja Europejska chce, by wóz zboża został zwiększony do 100 tysięcy ton pszenicy i co najmniej 650 ton kukurydzy. Limity te obecnie są o połowę niższe. Propozycja komisji wywołała falę protestów wśród polskich rolników. Obawiają się oni, że napływ ukraińskiego ziarna spowoduje bardzo duży spadek zbóż w Polsce. Mówi Zbigniew Obrocki, wiceszef Solidarności Rolników Indywidualnych. Jeżeli nie będzie jakiegoś, powiedzmy, konkretnego stanowiska ze strony ministerstwa czy odpowiednich służb, no to będzie po prostu protest, bo rolnicy już dzisiaj się obawiamy, powiedzmy, że to zboża leci w dół i teraz nie wiadomo, czy to jest efekt, powiedzmy, jakby tutaj rynku naszego wewnętrznego, unijnego, czy to jest efekt, powiedzmy, tego niekontrolowanego napływu zboża z naszej wschodniej granicy. A obawa jest i dopóki nie zostanie to ta obawa rozwiana, no to po prostu rolnicy będą w jakiś sposób, no, negatywnie się na ten temat wypowiadać, a obawiam się, że jeżeli będzie taka sytuacja, że cena zboża zacznie lecieć drastycznie w dół, no to mogą się zdarzyć nawet protesty ze strony rolników. Według oficjalnych danych GUS w 2015 roku import zbóż z Ukrainy wyniósł 170 tysięcy ton, a w ubiegłym roku ponad 160 tysięcy ton kukurydzy. Zdaniem rolników setki tysięcy ton pszenicy i kukurydzy przywożonych jest do Polski nielegalnie. Ruch Autonomii Śląska chce zeuropeizować kwestię autonomii śląskiej i odwołuje się do zagranicznych instytucji, powiedział dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Odniósł się do zakończonego niedawno trzydniowego zjazdu Wolnego Sojuszu Europejskiego, który odbył się w Katowicach. Jest to zrzeszenie blisko 50 organizacji i partii o charakterze etno-nacjonalistycznym i separatystycznym. Zjazd sojuszu był poświęcony staraniom działaczy rasi o przyznanie autonomii oraz nadanie statusu mniejszości narodowej. Dr Krzysztof Kawęcki podkreślił, że mamy do czynienia z działaniem de facto zagranicznej partii, która może stanowić zagrożenie dla Polski. Mamy no po prostu do czynienia tak naprawdę z partią zagraniczną, partią, która odwołuje się do obcych instytucji, do instytucji unijnych i obcych organizacji. To działanie oczywiście jest działaniem bardzo szkodliwym, dlatego że tak naprawdę godzi w sposób bezpośredni w podstawowe interesy państwa polskiego, w integralność państwa polskiego. Ruch Autonomii Śląska to separatystyczne stowarzyszenie utworzone w styczniu 1990 roku na Górnym Śląsku. Jego działacze chcą doprowadzić m.in. do uznania Ślązaków za mniejszość etniczną oraz do utworzenia autonomicznego regionu w historycznych granicach Górnego Śląska. Według wielu ekspertów działalność RAŚ stanowi zagrożenie dla państwa polskiego i tożsamości narodowej Polaków. Pod hasłem Cyfrowi Tubylce w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa drugie sympozjum nowych mediów. Inicjatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Medioznawców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W programie znalazły się sesja plenarna oraz trzy panele dyskusyjne. Wśród prelegentów są wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiego czy Śląskiego. Doktor Karolina Dziewulska-Sibek z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wskazywała na zagrożenia wynikające z tak zwanej mediozy. Medioza jest to potrzeba ciągłej obecności w mediach. Z mediów tradycyjnych przedostała się do mediów społecznościowych i dotyka już nie tylko osób z pierwszych stron gazet, ale dotyka także zwykłych użytkowników portali społecznościowych i owocuje to tym, że wrzucamy na swoją ścianę, wrzucamy dużo zdjęć i to powoduje jak gdyby taki śmietnik na naszym Facebooku. Jeśli się nie opamiętamy, no to zawsze będziemy ciągle online, zawsze będziemy potrzebowali więcej lajków, więcej naszych tweetów. Pierwsze sympozjum nowych mediów odbyło się w ubiegłym roku pod hasłem Zaplątani w sieci. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelegentów zajmujących się zagadnieniem nowych mediów w różnych jego aspektach. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja. Sprawa.
Sprawcą zamachu bombowego w Petersburgu był zamachowiec samobójca, poinformował Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Ustalono, że bomba została zdetonowana przez człowieka, którego szczątki znaleziono w trzecim wagonie składu metra. W komunikacie zaznaczono, że tożsamość sprawcy jest znana, lecz nie ujawniono jej z uwagi na dobro śledztwa. Wcześniej kirgijskie służby bezpieczeństwa informowały, że sprawcą zamachu jest pochodzący z Kirgistanu 22-letni obywatel Rosji, który miał mieć powiązania z radykalnymi islamistami. Do zamachu bombowego doszło wczoraj po południu w wagonie metra w Petersburgu na odcinku pomiędzy stacjami. Zginęło w nim 14 osób, a w szpitalach wciąż przebywa blisko 50 poszkodowanych. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowie niedokończonych podejmiemy temat obrona życia w wymiarze globalnym. Naszym gościem będzie ojciec Shenan Bouquet, prezydent Human Life International. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Telewizji trwał o godzinie 18.15. Natomiast w audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat męska inicjacja drogą do dojrzałej męskości. Naszymi gośćmi będą ksiądz dr Tomasz Strojnowski i pan Maciej Janowski. Początek tego spotkania godzina 21.30. A przed nami, drodzy Państwo, nasza wspólna popołudniowa modlitwa z liturgii godzin, tom drugi liturgii godzin, Wielki Post, strona 42, tydzień pierwszy. Nadeszła oto godzina, to słowa, od których rozpoczyna się hymn naszej modlitwy, antyfony na stronie 289 i stronach kolejnych, natomiast psalmodia na stronie 878.